Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w Swag and Sorcery. No i cóż, ponownie przerwa międzyodcinkowa, ponownie wielkie bogactwa, dłużne jeszcze bardziej ulepszone. Przy czym powiem wam szczerze, to co zaczyna się dziać jest załamujące, gdyż patrzcie. Nawet nie chodzi mi o statystyki, zobaczcie po prostu ich wygląd. Po prostu... To jest załamujące, coraz większa część naszej drużyny zmienia się w jakichś takich ludzi od swagu, dosłownie jak to tytuł mówi, Swag and Sorcery. Coraz mniej z nich wygląda jak jacyś tacy porządni bohaterowie. I tak, jeszcze zapomniałem tylko przygotować mikstur. Ale to, pomijając to, 15 poziomy, super ekwipunki, jej. I cóż, najwyższa pora zarekrutować kolejne postacie. Chociaż w sumie... Dobra, wiecie co? To się może udać. Rekrutujemy. I... Ucie! Nie kosztuje następna. I mamy tutaj Rosalinę, która jest... Z tego co widzę... Podobnie jak nasz pierwszy gościu czarodziejką. No w sumie pierwszy gościu, raczej... Najnowszy nabytek do drużyny. Powiem wam szczerze, przygotowałem się na takie ewentualności. Więc Rosalin, witamy w zespole. A nie, siódmy poziom potrzebuję. To się źle przygotowałem. Dobra, dostaniesz siódmy. Oj, nie, nie, co ja żebym zrobił? 16, jemu nie chciałem. Oj, nie, dobrze, dużo wydało niepotrzebnie kasy. I tak, witamy w zespole. Dostaniesz w takim wypadku to. Widzisz, tu miałem też kija. O, to ciekawe, za niski intelekt. Chciałbym z kija wziąć. Tutaj są niskie wszystkie statystyki, ale to akurat zrozumiałem. I dobra, proszę to. I gdzieś tu miałem jeszcze portki. Adepta. Opa. I inteligencja już wystarczająco dobra? Oczywiście. Ciekawe, kula byłaby lepsza, więc musiałbym podbić tylko wytrzymało się 14 punktów. No szanowne, ale możemy spróbować zrobić. Po prostu mamy, wiecie, zapas gotówki, co? Czemu nie? I tak, wszyscy już mają do wyższego progu podbite. Bo właśnie do takiego nawet. Nie. Jednak do 313. Wydawało mi się, że trochę wyżej to zrobiłem. I tak, zagalopowałem się w jeden punkt. Ale dobra, mała kulkę. I proszę. Dobra, towarzyszka drużyny. Chciałbym jeszcze dać jej to, ale czy na 9 poziom starczy? Raczej nie. A nie, proszę, mamy 9. Więc dobra, jej, udało się, mamy nową towarzyszkę w drużynie. I tak. Wydałem wszystko, nie mamy już niczego. Więc ze smutkiem muszę zacząć dalej badać rzeczy. To mamy zbadane? Chyba tak. Zaczynając od... próbowego leczenia. Więc dobra. Jako, że ta nasza gościówka tutaj nowa jest czarodziejką, dołączy ona do nich. Dobrze, to raczej nie wyjdzie. Chyba 9 poziom, będziemy chodzić po trzecich krainach. I tak, właśnie jeszcze to chciałem wspomnieć, patrzcie na to. 2%. A wiecie, co to oznacza? Dla tych, którzy nie wiedzą, to zaraz was poinformuję. Oznacza to mniej więcej tyle, że nareszcie... Ale to nareszcie sprawdziłem wszystko i nasze ekipy są w stanie... Jezu, 6 minut. Dobra, zajmę was chwilę, potem zrobimy cięcie, ale wracając. Nasze ekipy są w stanie poradzić sobie wstępnie z tymi krainami. Tu jeszcze nie zaglądałem, ale tak, jesteśmy w stanie, więc jej, sukces w ogóle. I tak. Jak to będziemy robić później? Jeszcze przekonamy. Ale tak, najważniejsze jest jeszcze to, że właśnie mamy przez to trochę materiałów. Co ciekawe, większość wygląda na konkursach, bo też mamy tutaj maxa. W związku z czym, teraz już oficjalnie to zarzucam. Ulepszamy wszystkie budynki, które da się ulepszyć. Łącznie bym to zrobił ze Swag Shopem. Tylko czy Swag Shop wymaga 5000? Trochę gorzej.
Ale okej. Skoro już wiemy, kim był nasz nowy towarzysz, możemy posprzedawać wszystko, co nie było przygotowane dla niego. W sumie było na inną klasę. Trochę na tym pozarabiamy, więc no. Może swap shopa nawet ulepszymy. Jakkolwiek to brzmi. A, dobra, dobra. I tak, mamy wystarczająco dużo na swap shopa. Na silników jednak nie będę usuwał, bo są dosyć porządne. I tak. To agent sorcery jeszcze wyższy stopień. Możemy kupować już ostatnie aspekty, które jak widać wymagają niektóre niskich poziomów, co jest zaskakujące, typu tutaj. A inne no naprawdę olbrzymich, jak tutaj 18. Więc tak, jej, chyba wszystko już jest polepszane, czy jeszcze będziemy mogli coś ulepszyć? Jak tak patrzę, to chyba za dużo już nie zostało. Pewnie jakieś ulepszenia oczywiście będą, skoro nie dostamy achievementa za ulepszenie wszystkiego, co się da. Ale tak, i przy okazji zapomniałem jeszcze o tym, że tutaj w sumie są te takie buffy. Dobra. W takim wypadku, jak to już jest ogarnięte, to teraz pozostało tylko i wyłącznie dobrać zadanie. I to było już dawno, dawno temu. Zlecone, ale długo to trwało, więc... A dodajemy questa. Zobaczymy, co on powie nam o tym wszystkim. Dostaliśmy nie najgorsze. Naprawiłem zbroję, ale nie oddam jej sąsiadom. Battle songs all night. Nie wiem, puszczali chyba muzykę całą noc, coś tego typu. Nie mogą się w ogóle wyspać. Nie potrzebuję zbroi, więc możesz ją wziąć. To jest naprawdę wysokiej jakości sprzęt przydatny w bitwie. Dziękuję bardzo i... Pity Kitty? Co? Ładny kociek? Daj Ediemu jednego Pity Kitty, czyli słodkiego kociaka. Daj Thrift. Kiedy bohater znajduje skarby, podczas podróży jest 10% szansy na podwojenie ich. Przydatne, fajne. Dobra. Kościelny doktor powiedział mi, że mam ci powiedzieć, że jestem bardzo desperackiej potrzebie kototerapii. Okazuje się, że moje zachowanie czyni mnie niebezpiecznym dla wszystkich i zwykła terapia dla mnie nie zadziała. O nie, poważna sprawa. Potrzebujesz kototerapii, dobra. Nie martw się, gościu, zaraz to ogarniemy. Nie stać nas. Właśnie, zobaczymy może ile w takim razie daje ta zbrojka. No, niestety obstawiam, że jest to chłam. Tutaj zwiększyło obronę, ale zmniejszyło obrażenia. Tutaj zmniejszyło wszystko, tutaj... Ta, chłam. Jakiś starożytny, pamiątka rodzinna czy coś. Sprzedajmy to na markecie, na bazarze, coś będziemy przejmować. I czy stać nas? Tak, stać nas na Pretty Kitty. To za tym idzie, muszę teraz zobaczyć, gdzie to zrobić i w ogóle... ulepszenie dało nam jakieś nowe rzeczy do wykrawcenia. Bąbelki. I widać, że już byśmy mogli krawcić niektóre rzeczy. To jest na 11 poziom, więc jesteśmy powyżej standardu, który gra sobie przewidziała. A tu mamy Pretty Kitty, potrzebujemy jeszcze tylko jeden kaliko i jeden koton. Dobra. Okej, lada moment będziemy mieć Pretty Kitty. No i w takim razie widzimy się za chwilę, jak już nasza ostatnia towarzyszka skończy swój crafting. No, dobra, więc jesteśmy gotowi, oba drużyny zbuffowane wszystkim, czym się da. I wyruszamy, jedni do gorących źródeł, drudzy do bagien, na wąsza. No i jak widać, radzą sobie jakkolwiek, nawet bardzo dobrze. Tak więc, coś mi mówi, że jeśli odnajdziemy brakujące nam materiały, to kociak będzie nasz. A co za tym idzie, drugi... Ten perk związany z naszym pierwszym wojakiem ever. Więc no. Zobaczymy, co z tego wyniknie. W ogóle co ciekawe, to jak widzicie, nasza drużyna jest tak potężna, że niektórych jesteśmy w stanie eliminować jednym uderzeniem. Więc jej, sukces kolejny. Dobra, kaliku już mamy. Brakuje teraz nam tylko tego. Bo się nauczyłem, że to całe drugie to wypada chyba właśnie z nich. Więc no. I tak, wydałem dużo na ulepszenia, nie ukrywam. Ale z tego co widzę, nie są one aż tak konieczne. Nawet bez nich sobie radzą przyzwoicie, więc... Dużo zarobili, to można im to pozwolić. I od razu wysłać ich ponownie.
temat bez wzmocnień. Dobra robota. I po tych wyprawach robimy krótką przerwę, właśnie wykrawcenie Pretty Kitty, który nie wiem od czego się skaluje, powiem wam szczerze. Ale jeśli się skaluje od wytrzymałości, może jest lepszą bronią dla niej od tego radia. No tak. Radio nie jest ze złą bronią, żeby nie było. Ale... nie. No wszystkim przydałoby się mało aktualizacji sprzętu. Jak już będziemy mieć materiały z tej krainy. O, i coś tu z teksturą. Serce ukochanego. Coś się spsuło, że nie ma teksturki, ale... ważne, że nie robi problemów. I dobra. Dolna wyprawa, z tego co widzę, zmierza ku końcowi. Bezproblemowo. I kolejne. Kosmiczny kaptur. Okej, okay, klej mikstury, tak. Dobrze. 350 leczenia, to już się nazywa porządne. Zużyliście sobie. I niebieskiej jakości, czyli to już musi być naprawdę porządny sprzęt. Jeszcze do tej pory nie miałem niebieskiej jakości amuletu ani jednego. Ale dobra, mniejsza. Zobaczymy co to będzie. I też się udało. Delikatna nagroda, odpowiednie leczenie nie musiałem robić. I Pretty Kitty. Dobra. Sam sobie wykrawcisz swojego Pretty Kitty. Mhm. I teraz najważniejsza sprawa. Jeśli nawet jest, to pod wytrzymałkę. Sądząc po tym, że dostał bonus 50 do inteligencji, to raczej nie jest. Okej, okay. Tu jest minus 60% obrażeń, aż jest ciekawe. Tutaj mamy minus 57. A u niej jest minus 71. Wiecie co? Chyba to jednak jest pod wytrzymałkę, tylko trafiło się dosyć kiepski wariant. Ale tak, dobra. To teraz w takim wypadku przekładam go tutaj, tak. Relax. I dostajesz tego Pretty Kitty. Wiesz, koty są świetne. A wyćwiczyłem je tak, że stają się wścieklejsze niż dzikie zwierzęta. To prawdziwe bestie. Aj, powinienem podziękować doktorowi za ten pomysł. No i mamy drugiego perka. Jej. O, kolejne? Ultimate Weapon. Teraz ten chce. Jak podoba ci się mój pomysł? Usza, która wystrzeliwuje wybuchowe pociski. Genialne, czyż nie? Ale zwykła kusza nie da rady. Potrzebujemy klak-klak crossbows, czyli klak-klaków. Okej, okay, klak-klaki też są tutaj. Jeszcze bo jakie materiały będą potrzebne. Ale tak, klak-klaki były tutaj, jeśli się nie mylę. Klak-klak, dobra. Jest takie drogie. I teraz tak. Kosmiczny hełm. Nie najgorsze, nie najlepsze. I jakieś takie... też ciekawe. Może wcześniej czy później to ogarnę, ale póki co klak-klak potrzebuje dwa kotony. Jak sobie życzysz? Jak sobie życzysz? Tylko trzeba na pewno tylko kotony. Bo tutaj potrzeby masz trzech, czyli łącznie potrzebuje dużo drewna. Tego wystarczy. I to, dobra. Więc to moja drużyna. I pomieszam kolejność, oczywiście. Jakby inaczej, musiałem pomieszać kolejność. Ale tak, jak widzicie, jakoś sobie radzimy. Wszystko było kwestią po prostu ekwipunku i mikstur. Chociaż bardziej ekwipunku, powiem szczerze. Może po części też poziomu. Oj! Oj, to jest naprawdę niebezpieczne, jak ktoś potrafi zaatakować kogoś z tyłu. Okej. Okay. Okej, okay, czyli te... Kiriny, czy jak się nazywają te konie, są chyba największym zagrożeniem dla naszych tylinoliniowych. I w sumie, jeśli chodzi o te materiały, znam łatwiejszy sposób na zgromadzenie ich, niż tylko chodzenie na podróże. Więc, jak tylko wrócimy, to można spróbować znowu występu, konkurencji. Wiecie, tam pełno tego leci, jeśli uda się wygrać, więc no. Prawda, jeśli byśmy musieli oszukiwać, to stawki to są olbrzymie. Patrzcie, porażka będzie chyba. Tak, najprawdopodobniej tam będzie porażka niestety. Smutno by było, ale no. I tak, plus za to, że się stara. Gościu. Okej, okay, chleje miksturę. Może to był błąd z jego strony? Chociaż nie, przeżył dzięki temu. Dobra. Po tego warto, więc... relax. Heal. Ponownie. Relax. Heal. Ponownie. Nic więcej, nic mniej.
Potrzebujemy po prostu masy różnych materiałów i bez nich teraz się za daleko nie zejdziemy. No ciekawa sprawa. Nasz prąd liner z grupy dolnej jest już prawie tak wytrzymały jak ten z grupy górnej. Przy czym ta z grupy górnej jest robiona pod życie, ten na dole nie. To jest zaskakujące. Teoretycznie ona powinna być wytrzymalsza, no ale jest jak jest. Nie zmienimy tego. I dobra, jedno piu spada. Akurat krytyk się trafił, więc super. I kolejne materiały, które mogą być bardzo przydatne. Szkoda, że nie są to oczywiście te, których potrzebujemy najbardziej, ale nie będę krytykował, narzekał w ogóle. A to już w ogóle się udaje. Relaks, ponownie. I cóż. Podobnie jak było to z poprzednią krainą, stąd też mogą być potem gorsze momenty. I szczerze powiedziawszy, trochę obawiam się też tego, jak to będzie potem jeszcze z tej ostatniej części krain. No musimy jeszcze raz iść, a ich na razie wstrzymam. Ich przepuszczę tę przygodę i potem zobaczymy, czego jeszcze trzeba. No tak. Ja obstawiam, że krainy są podobnego poziomu, ale musi być tutaj coś takiego wyjątkowo trudnego, bo tutaj tak naprawdę dużo czasu mnie zajęło przygotowanie ekipy. I naprawdę, nie ściemnam. Lada chwila. W jakiejś maksymalnie godzinie przygotowań wszystko było już ideolo, tak jak jest teraz. Więc tak. No, zastanawiając się co najmniej. Już sobie nie wiem co więcej powiedzieć poza tym, że no. Obawiam się, że bossy mogą być tu bardzo ciężkie. Jak nie bossy, to znajdzie się coś, co spowoduje, że będzie po prostu ciężko. Młot sprawiedliwości? My tego już nie mamy? Nie wiem, może mam czas światła niesprawiedliwości. To się już nie pamiętam. Mam tego tyle. I dobra. Wyniki nie leczymy, tym razem samoleczenie. Okej. Okay. Nie wiem czy. Nie, płótna zdecydowanie za mało. Teraz Hammer of Justice. Nie, jednak to jest nowa broń. Hammer of Light. Mieliśmy wcześniej. Dobra. I teraz nie przedłużając, idziemy od razu tutaj. Zobaczymy, czy uda się coś wygrać. Różowy. Mamy kogokolwiek w różowym. Nie. Więc trzeba wystawić osoby w jak największej różnorodności, żeby była nadzieja. Pewnie i tak nie wygramy, ale tak. Ruszamy w ten sposób, zobaczymy co z tego wyniknie. W najgorszym wypadku stracimy parę stówek. W najlepszym może nawet coś się zwróci. Przy czym powiem szczerze, bardziej nawet niż pieniądze, co mi zależy teraz na surowcach. Potrzebujemy po prostu tych kokonowych rzeczy, czym prędzej. Może coś z tego będzie. Nie. To ciekawe, przegraliśmy totalnie. To jest pierwsza rzecz. I w sumie zrozumiała. A nie, trzecie miejsce mamy tutaj ją, więc zawsze coś. Zwróciło się trochę i. Góra. Nie to, czego potrzebujemy. Kolejne? Co? Co się coś zepsuło? Czy mi się wydaje? Tak. Zepsuło się. Ojej. Najechały na siebie wszystkie rzeczy. Ojej. Dobra, spróbujemy ponownie. Jest zielony tym razem. Z tym to będzie trochę łatwiej chyba. Tak, mam trzech w zielonym, więc wysyłamy. Wynikło także super, od razu powtarzamy. Co ciekawe, on też jest traktowany jako w zielonym, chociaż u niego zieleni to nie widać ani trochę. I tak, jestem świadom, że prawdopodobnie i tak stanie się coś, co przekieruje nasze szanse na zerowe. Więc po tym, jak dużo lajków idzie w stronę innych, jest jeszcze nadzieja, że coś z tego wyniknie. I się coś uda. Ale też to będzie tylko trzecie miejsce, wiecie. Cokolwiek to było, ważne, żeby było. Teraz już tak nie potrzebujemy reputacji, więc teraz jedna osoba otrzyma naprawdę materiały i ewentualnie pieniądze. Ale mówię, ja tutaj jestem dla materiałów, pieniędzy nie potrzeba. Gdybym chciał pieniądze, to bym po prostu sam sobie nafarmił materiał. Nawet z pierwszej czy drugiej krainy. Oczywiście tylko pierwsze, drugiej, trzeciego przeszło tam. Smutne, ale ważne, że udało się wygrać cokolwiek. Ale tak, na farm bym materiały posprzedawał, bym był bogaty. Drewny metal. Co? Jak nazwiście? Jedyne, czego potrzebujemy, to te głupie płótna. A więc kolejny raz na wyprawę. I musi to być wyprawa na bagno, z tego co się orientuję. Ale jak. Tak, no i znowu ten sam błąd zrobiłem, że są na odwrót niż do tego przywykłem. No cóż.
Okej, okay. Już widzę, w czym problem. Definitywnie trzeba będzie im zwiększyć zwinność. I to zwiększyć zwinność nie tylko tym góry, ale ogólnie wszystkim, z tego co widzę. Bo zdarza się w momencie, że nie trafia. Jo, jakiś nowy czopeczek. Fajnie, że... I rzeczy piękne też mogą wypadać z wrogów, a nie tylko i wyłącznie z wykrawcenia. I tu wydaje mi się, że to może być GG dla tych dolnych. Tak, no. Elitarny Kirin. A już to było udowodnione, że te zwykłe nawet są problematyczne, co dopiero elitarne. Chociaż jakoś sobie radzą. Więc, no, brawo dla nich. Mhm. Ja w ogóle te gorące źródła jakoś takie usiane Kirinami dzisiaj. Zaskakujące. Chociaż, ja wiem, czy jest to zaskakujące. No nie, jakoś szczególnie. Z drugą mi będę musiał też zarobić 20 parę tysięcy na kolejną postać. Jak tylko się to uda. Najpierw muszę zobaczyć tego hełma. Ale wracając, jak tylko się to uda, to można byłoby bezproblemowo wysyłać może nawet już 3 ekspedycje. Dobra. I teraz hełm. Gorsze. Dla niej gorsze, ale obrona trochę lepsza. Tutaj totalnie gorsze. Totalnie gorsze. Trochę lepsze, a czyli... Co ciekawe... Łam. Wypadło jakieś super coś. 5000 dostajemy, więc ja dziękuję bardzo. Ale niestety nieprzydatne dla nas. I tak, udało się opanować kolejną rzecz. To tak, w takim wypadku... Nie poszedłbym tutaj. Dużo to będzie kosztowało i długo to zajmie, ale tam są ulepszenia potem ogólnych damage'ów, więc tak. I jak jeszcze przy tym jesteśmy... Chociaż tak do 16 i... Mnie zaczyna wkurzać, że się nie przestawia, niż ona dostała 17. Nie, trudno się mówić. Więc złego oczywiście, ale... Liczyłem na to, że tam tamtej może chociaż ten 10 poziom. Ale dobra. Oni są tylko sami we dwójkę, więc... Zasłużyli sobie na trochę lepszym ekipę. I w ogóle ciekawa sprawa z tym będzie, jak już będziemy mieli 3 ekipy. Bo jedną z nich będę musiał robić tylko dwuosobową, co jest takie trochę smutne, ale... No, max 8 osób. A żeby były 3 po 3, od razu mówię, tutaj podstawowa matematyka się kłania, potrzeba 9 osób. Chyba, że ja tam coś źle zobaczyłem, może być 9, ale... Wydaje mi się, że niestety tylko 8. Więc trochę to smutne. Inaczej mówiąc, najpotężniejsza drużyna będzie musiała być tą, która będzie chodziła bez wsparcia dodatkowego. Dobra, zaliczyli. Heal, relax i idźcie jeszcze raz. I tutaj heal, relax i jeszcze raz, bo brakuje trochę jeszcze tych wszystkich rzeczy, żeby zaliczyć jego zlecenie. I w ogóle nie sprawdziłem, jakiego tego on perka dostaje. Mój błąd. Powinienem to zobaczyć od razu. Ale tak, jak to już mam w zwyczaju, nie zrobiłem tego. Wiem, że on tam ma teraz większe zdobywanie surowców, czy mam szansę na podwójne surowce, czy coś. Ale co on dostaje, to nie wiem. Tak samo jak nie wiem, co reszta całkowicie dostanie. Takie to zastanawiające. Ale tak, widać, że jakby powiedzieć, te perki, jak bezpośrednio nie są może związane aż tak mocno z charakterem postaci. Te teksty, opisy i tak dalej tworzą jakiś taki swoisty charakter postaci w ogóle. Chociaż zastanawiam się, czy to jest takie na stałe, czy może jednak wyjątkowo działa to na kształt losowania. Wiecie, raz się wylosuje coś takiego fajnego, pasującego do postaci, a raz są takie, powiedzmy, perki, które mi cholerę nie pasują, jak na przykład to. Kiedy ona ma szansę, że jej nie atakują, a ona jest no, obrońcą. Więc tak, takie trochę, no ale... gościowo, to ty masz mnie bronić, więc czemu cię mają mnie atakować? Właśnie takie rzeczy, powiem szczerze, daj mi delikatne powody, żeby podejrzewać, że może to jest zrobione jednak tak po części losowo. Okej. Okay. Zobaczmy w ogóle, jak to się ma względem jej zwykłej broni. Ma mniejsze obrażenie. Delikatnie mniejsze, ale jednak... A tutaj większe kosztem minimalnej obrony. Okej. Okay. Więc... Mógłbym niby dać tego kurczaka, ale... I co, wolę zadanie i dostałem tutaj... Wycentrowany czytam dobro we wszystkim. W każdej przygodzie bohater dostaje losowy
bonus do jednej z jego głównych statystyk. Wysokość tego bonusu zależy od poziomu. Okej, okay. I teraz... Dobrze. Udało mi się, trzymam to. Teraz... kuszę klak klak, czyli kuko chyba czegoś tak, strzelają wybuchowymi jajkami. Niestety nie lecą za daleko i... eksplodują dosłownie przed stopami kusznika, więc muszę trochę bardziej nad tym popracować. No cóż... Zanim coś jeszcze, to, żebym miał chociaż ten 10. Nowa gwiazda, czyli New Star. O! Wygraj 6 nagrodów w... tych konkursach. Okej! Ciekawe, ciekawe, nie zaprzeczę. Spróbujemy to osiągnąć i teraz tak... Ten bohater nigdy nie będzie już chybił. To jest idealne. I Eagle Eye, no nie pasuje to wszystko, więc wydaje mi się, że to jest losowane. Ale dobra. To znowu ja... dyrektor domu mody obiecał mi specjalny... Nie wiem, czy ubranie, czy garniak. Tak, bardziej kostium, który schował moje grubości, ale żeby go zdobyć, muszę... Muszę zdobyć nagrody w 6 w tych... W konkursach 6 razy z rzędu. O Jezu, z rzędu to będzie ciężko. Ale dobra. Zobaczymy, co tym razem wychodzi z tego. Nie ma trendy koloru. To oczywiście ją wysyłamy. Tak, i powiedzmy, że ona jeszcze nie była, to może też pójść. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Skoro nie ma trendy koloru, to mamy większe szanse. I co, jeżeli to będzie problematyczne, że tak nazwę, to mamy pewien pomysł, jak możemy wygrywać. Będziemy musieli nastakować dużo pieniędzy i po prostu spamić, ile wlezie w przycisk tego przekupstwa. Co ciekawe, nie podobają się im moje postacie. Smutne to, ale może coś się uda. I teraz ciekawe, czy chodzi o tylko tamtą postać, że ona musi wygrywać, czy każdy może. Dobra. Drugie i trzecie miejsce są nasze. Kupi co? Bo oczywiście wszystko się jeszcze może zmienić. I tak, albo będę musiał zaraz nieźle się nakrafcić, żeby... po prostu łapówkami to wyrobić, albo... mam nadzieję, że zaliczy mi nawet za zwycięstwa innych. Chociaż nie, niestety. Nie wydaje mi się. No, niestety. Nie udało się pierwszego miejsca. I cóż, jakkolwiek by to było, nie byłoby nam się zobaczyć. Dostaliśmy ponownie nie to, co jest mi potrzebne. O, dobra. Zalicza. Nawet takie zalicza. Dobrze. W takim wypadku... nie będę przedłużał tutaj za bardzo. I tak, lecimy na kolejne wyprawy, dopóki nie ma tych występów. I dobrze. To ma być u góry. To ma być na dole. I tak, lada moment też przy okazji przygotujemy lepsze cerze i wszystko naszym towarzyszom, jak tylko. No wiecie, ogarniemy już materiały. Bo póki co, niby je mamy, niby nie mamy. Te, trochę tak. Za mało, żeby powiedzieć, że mamy tak w pełni. Za dużo, żeby powiedzieć, że nie mamy. No i w sumie najważniejsze to chyba będzie zbieranie tytanu i drewna. Pozostałe materiały, jakkolwiek mile widziane, nie przeczę. Tak, no nie są już takie ważne chyba. Tylko zda się zobaczyć, jaka statystyka? Chociaż może inteligencja. Drogą, patrzcie, 249 inteligencji bonusowej, nie. Ten gość jest po prostu chodzącym Big Brainem. Byłem takim prawdziwym Big Brainem, a nie takim memistym. Ale dobra. Atakujcie, nie bójcie się niczego, damy radę. Jak widać, te drużyny obecnie to takie na easy to robią. Czasami z większymi bądź mniejszymi problemami, ale... na ogół czasu na easy. Więc tak. W sumie nie wiem, czy coś jeszcze jest sens pokazywać wam tutaj. W tym momencie. I w sumie tak szczerze sobie myślę, że jeśli tak dalej pójdzie, to możliwe, że nawet... to nie, w tym tygodniu udałoby się zakończyć serię. Zbliżamy się do końca, to jak widać.
no, moi bohaterowie idealnie sobie radzą ze wszystkim, to teraz tylko lepszy ekwipunek delikatnie im załatwić, wykupić te wszystkie recepty z domu mody, wyrekrutować resztkę, no i popatrzcie sobie szczerze. To raz, dwa będziemy rozwalać wszystko. Jeszcze jakbym podbił ich główne statystyki, żeby po prostu bili już za parę miliardów obrażeń na ciosa. Tak, to się może udać. Tylko na kwestię tego, że będę musiał to ogarnąć najpierw. Buty błazna. O, i tak jeszcze tak przypomniało mi się to o jednej rzeczy. Taka delikatna, można powiedzieć, anegdota odnośnie czasów mojego dzieciństwa. Jak byłem naprawdę dzieciuchem, takim z podstawówki młodszym, to jeszcze plany u mnie w okolicy był Baldur's Gate, 1 i 2. A te gierki już jestem tylko świadom. I tak, pamiętam, że wszyscy w okolicy strasznie hejcili jako taką opcję grania błaznem. Twierdzili, że to jest słabe, nieprzydatne i tak dalej, a ja, jako dzieciak, jakoś tego nie potrafiłem pojąć. Ciekawostka, jedna postać, którą kiedyś tam porządnie grałem w tym Baldurusie 1, to właśnie był błazen. Ja podlubiłem po prostu to, że mogę wkurzać wrogów i osłabiać. Ostatecznie wyszło jak wyszło, nie ukończyłem gry nigdy. I szczerze powiedziawszy, nawet nie pamiętam, na jakim etapie zakończyłem. I porażka. Tak to bywa, niestety. Jak mówiłem, mogą być też takie sytuacje, ale wracając, no. Więc taka ciekawostka właśnie odnośnie samej kwestii błaznów. Jak się to trochę skojarzyło i... A, straciliśmy buty błazny, teraz sobie uświadomiłem, jaki smutek. A może już dostarczyłem? W sumie nie wiem. Będę musiał sprawdzić, definitywnie. Ale póki co... Dokończmy tą oto wyprawę, czy tę oto wyprawę, jak zwał tak zwał. Dostańcie relaksa. I nie ma nowego konkursu piękności, a szkoda. I tak, to są jakiegoś Dreamer. Który? A nie, dobra, mam Jostera. Który z tego co widzę jest pod zwinność trochę. Trochę pod pancerze. Błazen to jest takie neutralne trochę, można powiedzieć. Nowicjusz z tego co widzę wymaga konkretnych reagentów. To można zdobywać tylko w podziemnym mieście. Też tylko w podziemnym mieście. A tu wszystko mamy, więc okej. Okay. Jeszcze spodnie nowicjusza, które wymagają też czegoś z podziemnego miasta. I tutaj w sumie też podziemne miasto. Ciekawe. Jeśli chodzi o bronię, mamy coś nowego. Nope. O! Proszę bardzo, co? Ja nie ulepszyłem sklepu magicznego ostatecznie? Wydawało mi się, że już ulepszyłem. A dostanę to. Dobra, czyli sklep magiczny nie był ulepszony. O, i proszę jeszcze. Konkurs mody. Dobra. W takim wypadku ja się udam na ten konkurs i na tym w sumie zakończę odcinek i spotkamy się już w następnym epizodzie, kiedy znowu będę bardzo bogaty. I być może będę gotowy do ogarniania już zakończenia. No tak, nie ukrywajmy. Gra nie jest najlepsza do oglądania, chciałbym wam pokazać po prostu wszystko, więc to już na tyle. I do zobaczenia za 2 dni, więc trzymajcie się i hej hej.